Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mafia Krypto. Słuchajcie, mamy już projekt Krypto Skarbonka i tak jak mówiłem w ostatnim filmiku, chciałbym zająć się też czymś dodatkowo, czyli takim kontentem, który no poniekąd rozwija nasze możliwości, zwiększa naszą, na, nasz udział tutaj w świecie kryptowalut i pokazuje pewne zasady, schematy i różnego innego rodzaju rzeczy, które związane są, co nie chcąc mówiąc, tradingiem. Moi drodzy, wiem że nie jest to prosta sprawa i wiele osób potknęło się gdzieś, no nie miało dobrych przygód z tradingiem. Ale aczkolwiek trzeba by było kiedyś do tego podejść i zająć się tym zagadnieniem w jakiś sposób, który pozwoliłby nam tutaj kiedyś, kiedy będą gorsze, lepsze czasy, również brać w tym udział. I dlatego zdecydowałem się nagrać taki cykl szybkie strzały, który będzie dotyczył tradingu, ale warunkiem do tego, żeby prowadzić dalej tą, ten cykl, no jest Wasze uczestnictwo i to w jaki sposób Wy się do tego odniesiecie. A więc dzisiaj nagrywam pierwszy odcinek, czyli tak zwany początek. Chciałbym zobaczyć jaki będzie odzew, chciałbym zobaczyć ludzi, którzy angażują się w ten projekt i którzy będą chcieli to oglądać na moim kanale i ówmy się tak, że jeżeli pojawi się 100 łapek, 100 łapek. Jeżeli będzie 100 łapek w górę, i ileś tam udostępnień tego filmiku, oczywiście możecie również tam w komentarzu zamrzeć, jakbyście to widzieli, jakbyście chcieli to zobaczyć. No to ja dalej poprowadzę ten cykl, ale dzisiaj początek chciałbym Wam pokazać, na czym będzie się to opierało i jakie będziemy tutaj przybierali schematy. Naszym Tutaj celem którym i naszą drogą, którą będziemy tutaj podejmowali jest giełda Bybit. Dlaczego? To za chwilę Wam pokażę. Wchodzę na giełdę Bybit. Oczywiście trzeba się tu zarejestrować, zweryfikować niestety, ale no moi drodzy, żeby cokolwiek zacząć robić, cokolwiek, czegokolwiek się uczyć, no to trzeba na coś się zdecydować. Ja tu mam założone konto, zweryfikowane i zobaczcie, mamy tutaj jaką możliwość demo tradingu. Klikam sobie ten demo trading i tu otwiera się moje konto, na którym mógłbym zacząć swoją naukę z demo tradingiem. Na samym początku, moi drodzy, dostajemy możliwość 129 tysięcy dolarów. Tak, tak, 129 000 dolarów. I ja, moi drodzy, mam to rozplanowane. Tutaj widzicie, w jakich tu proporcjach, tak? będę mógł z Wami uczestniczyć i uczyć się na giełdzie Bybit tradingu, moi drodzy. Oczywiście po tym demo, które będziemy przechodzili, w którym będziemy wspólnie podejmowali decyzje, gdzie będziemy wspólnie tradowali, tak? będziemy później mogli przejść na jakieś tam demo, na, na jakieś konto, które będzie rzeczywistym stosunkiem do tego Czyli inwestowali nasze rzeczywiste finanse. Tak? Więc tak to wygląda. Łączny kapitał własny. Chciałbym, żebyście dzisiaj zobaczyli to z takiego podłoża, że część powie: No, tak, sam mówiłeś, że demo to nie jest to, kiedy naprawdę się zawiera jakieś transakcje, że to, co dzisiaj pokazuje, 129 tysięcy dolarów, to jest takim, taką fikcją, bajką, i tak dalej. Ale. Chciałbym powiedzieć jedno kluczowe za i które pewnie wielu z Was będzie tutaj gdzieś podważało. Moi drodzy, żeby nauczyć się w pewnym sensie panowania nad swoimi emocjami, nad swoimi tutaj, nie wiem jak to nawet nazwać swoimi decyzjami, które są związane z. Kupowaniem i sprzedawaniem i realizacją zysków, to dobrze by było zacząć w pewien sposób właśnie na takim kącie. I ja nie mówię tutaj przez pryzmat tylko i wyłącznie, nie wiem, zarabiania tutaj fikcyjnych pieniędzy, bo oczywiście to inaczej będzie się miało do, do e, realnego. I rzeczywistego inwestowania swoich pieniędzy, ale możemy tutaj nauczyć się, po pierwsze, reagować na pewne rzeczy, które pojawiają się na rynku, czyli zawierać pewne pozycje, zamykać, nauczyć się tradingu w jakichś podstawowych tutaj wartościach, a poza tym reagować również na nasze emocje, które gdzieś w nas cały czas się, cały czas nas wbuzują. A więc jest to taka, można powiedzieć, nauka przez wielkie, n, bo. Tak naprawdę panujemy nad swoimi emocjami, poznajemy rynek, uczymy się pewnych rzeczy, które są związane z różnymi projektami. Będziemy mogli obserwować ten proces poprzez nasze tutaj decyzje, a poza tym będziemy mogli sobie dziś systematycznie też poznawać te zasady i schematy, które rynek tam pokazuje. Jakbyśmy sobie zobaczyli, tu mamy handlu i tak, i tu będziemy mogli sobie wybrać najróżniejsze pary, które nas interesują. Ja to sobie zobaczę. Zobaczcie, ile tu jest tego. Naprawdę dosyć sporo i dosyć wiele rzeczy będziemy mogli sobie tutaj robić, tak? Aktywa, tu weźmiemy sobie zlecenia, zlecenie USD, zlecenie... Ale to wszystko, moi drodzy, do tego dojdziemy, kiedy rzeczywiście będzie to zainteresowanie tym projektem i kiedy będziemy wspólnie ja będę pokazywał Wam wspólne tutaj rzeczy. Będziemy mogli sobie gdzieś spekulacyjnie, czytając różne wiadomości, również tutaj podchodzić do pewnych zagadnień. Zobaczymy, jak, jaki wymiar to będzie miało w najbliższej czasie. Ile z tych pieniędzy uda się nam zarobić, a ile pieniędzy nam uda się stracić. To jest tylko czysto takie, można powiedzieć, podejście na jakby uczące nas pewnych zachowań. Ja nie opieram tego, żeby później od razu z myślą do tego, żeby przenosić to jeden do jednego na konto tego i że tam będziemy od razu również na koncie tym realnym zarabiali ogromne pieniądze, bo tutaj nam się to uda zrobić. Nie, to pewne zachowania, pewne standardy, pewne schematy będziemy się tutaj uczyć poprzez właśnie pryzmat uczestnictwa, uczestnictwa w tym. I to widzę tak, nie widzę tego jako nauka od razu, żebyśmy przekładali to na tradowanie i obiecywanie komuś, że dzięki temu, że tutaj będzie uczestniczył w tym demo-tradingu, no to nauczy się i już później będzie zarabiał tylko i wyłącznie o kolosalne pieniądze na, na realnym koncie. Ja uważam to jako naukę, pewne poznanie schematów, pewne rzeczy, które się dzieją na rynku, i to też również pokaże nam uczestnictwo różnych. Hmm, Schematów, w sensie wydarzeń, które będą dotyczyły Bitcoina czy innego projektu kryptowalutowego. Po jakimś czasie myślę, że daje nam to odpowiedź i da nam wskazówki do tego, żebyśmy mogli jeszcze lepiej kupowali, kupować projekty do kryptoskarbonka. A później to, co ja Wam powiedziałem, pewne rzeczy będziemy mogli rozwijać i dalej w nich dążyć, tak? Także tak to wygląda na sam początek. Nie robię długiego odcinka, bo nie pokazuję dzisiaj otwierania i pozycji tak, i zamykania, bo chcę zobaczyć, jakie to będzie miało zwierciedlenie tu o Was. Jak Wy będziecie to widzieli w komentarzach, czy to fajne jest, czy głupie. Jeżeli Wam się to podoba, no to czy będziecie w tym uczestniczyć, czy będziecie oglądać, jakie są wasze, jakie jest Wasze podejście, to Wy, moi widzowie, macie określić, czy warto to robić, czy nie. Czy jest to potrzebne, czy nie jest to potrzebne. Bo jeżeli nie jest to potrzebne, to po prostu w ogóle tym się nie będę zajmował. Także to dzisiaj początek, do Was należy decyzja. Powiedziałem, 100 łapek myślę, że jest to przy dzisiejszym tutaj oglądalności nie jest dużym wyzwaniem. A po pokażę, że po prostu warto to robić, że ktoś będzie z tego chciał skorzystać i ktoś będzie to oglądał. Także proszę Was serdecznie jeszcze raz o komentarz, łapkę w górę, udostępnienie i to dopiero da nam e, jakieś prognozę do tego, czy warto się tym zajmować. A jak nie, to dalej będziemy sobie prowadzili po prostu kryptoskarbonkę i inne różne rzeczy. Także tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć.